Witam moi drodzy na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj horoskop lipcowy dla baranów zodiakalnych, ascendentalnych, w Słońcu, w Księżycu, jeśli macie ten znak. Jest to horoskop również moi drodzy dla Was. Tarot oraz przesłanie Syreny i Delfiny na koniec, moi kochani, czytania. Także same główne aspekty, miłość, uczucia, praca, finanse, zdrowie. Także zaczynamy. Baran, lipiec. Co będzie się działo u barana? Na spodzie czytania jest piątka denarowa. Moi drodzy, tutaj jest ograniczenie w finansach, w emocjach. Możliwe, że tych pieniędzy będzie trochę brakować w tym miesiącu. Podejrzewam, że trzeba będzie pracować, aby uzyskać finanse lepsze, bo tutaj są niedobory, braki w finansach. Może były duże wydatki, może zaciągnięte jakieś finansowe kredyty, zobowiązania macie, moi drodzy, i trzeba będzie to wszystko jakoś sobie ułożyć. Także też może być tęsknota za przeszłością, za kimś bądź za czymś. Dobrze, kochani, zobaczmy po kolei, za czymś minionym tęskni baran w lipcu na pewno. O właśnie, zaczyna się tutaj miesiąc, moi drodzy, od takich melancholii. Pomimo, że jest status finansowy dosyć dobry, ciekawy, wy nie widzicie swoich możliwości, jesteście trochę rozleniwieni może, albo też marzycie o lepszym życiu. Jest ta ciężkość, ale pamiętajcie, dziewiątka buław, która przyszła tutaj nie bez powodu, mówi: nie obawiaj się, będzie lepiej, jeszcze chwilę. Jest karta świata, macie nowy projekt na początku miesiąca. Możliwe, że czekają niektórych wyjazdy zagraniczne, ale też, moi kochani, to jest internet szeroko pojęty, możecie bardzo czegoś szukać w internecie, potrzebować, ale też to jest karta świata, która mówi, że zaczynacie coś od nowa. Zobaczmy dalej. Oczywiście, moi drodzy, jest dynamika w tym miesiącu i spełnienie. Proszę popatrzeć, mamy tutaj dużo wydarzeń, jest dużo pracy, spełnianie swoich marzeń, rozwijanie swojego talentu, ale też zaczęcie czegoś bardzo ważnego od początku, od nowa. Karta świata o tym mówi. Możliwe, że będziecie bardzo chcieli już od drugiego tygodnia lipca zaczynać naprawdę w swoim życiu takie przeorganizowanie, wszystko będzie inaczej, będziecie robić plany na życie, ale pamiętajcie o tym, na właśnie tutaj te plany są do ziszczenia, bo spełniają się Wasze marzenia w lipcu. Jest energia gwiazdy przy asie mieczy, to może być, moi kochani, nowa praca, nowy talent, oferta ciekawa dla Was. Kupujecie coś dla siebie, podpisujecie ważne dokumenty. Moi drodzy, również jest potrzeba w tym miesiącu zmian. Właśnie Wy chcecie te zmiany wprowadzać może za szybko w Waszym życiu. Piątka buław mówi o zaangażowaniu w Wasze życie większej ilości osób. Jest tutaj koło 5 osób, które powracają, które wprowadzać chcą zmiany, to są osoby z rodziny, to są osoby bliskie i tutaj jest tych osób może troszeczkę za dużo właśnie, ale pamiętajcie o tym, że arcykapłan mówi Wam o poradzeniu sobie ze wszystkimi kwestiami, które przychodzą do Was. Tutaj idą duże zmiany i to na lepsze. Dlaczego? Dlatego, że dla Was najważniejsze jest nie tylko Wasza kariera, ja widzę, ale też Wasza rodzina.
Z końcem lipca poprawi się sytuacja materialna, bo wchodzicie w ten miesiąc z piątką denarów, a wychodzicie z dziesiątką denarową. Także co parę dni można by nawet tutaj powiedzieć, że ta sytuacja się poprawia. Wyjaśnia się na koniec miesiąca sytuacja finansowa, wyjawia się jakaś tajemnica, i to jest tajemnica związana z dwoma rodzinnymi kobietami. Bo tutaj wchodzi w grę rodzina od połowy lipca. Wtrącanie się w wasze sprawy, ale powiem wam szczerze, że tak pozytywnie, bo tutaj nie ma negatywnych, wrednych takich emocji, które by niszczyły wasze życie, tylko ktoś wam chce pomóc. Dajcie sobie pomóc, dajcie szansę waszej rodzinie wykazania się. Moi drodzy, na pewno są arkana wielkie, świat, gwiazda, arcykapłan oraz arcykapłanka, które mówią nam o ważnym miesiącu, ważnych sprawach. Na pewno zacznie się coś od nowa ważnego w waszym życiu zawodowym, ale też rodzinnym. Tutaj może być pod koniec lipca ważna jakaś umowa, dokument do podpisania, który da wam klarowność, jasność w waszych finansach, polepszenie. To może być, moi drodzy, umowa o pracę. Wy możecie znaleźć pracę, ale także wasza druga połówka, tak, może znaleźć pracę. Ktoś może wam tutaj właśnie w tym pomóc. Jest kobieta koło domu, która bacznie obserwuje waszą sytuację i chce pomóc jak najbardziej. Także powiedziałam, dajcie szansę komuś z rodziny. Bardzo dobry miesiąc, choć pierwszy tydzień zacznie się ciężko. Takie przeciążenie, obciążający czas. Myślę, że od drugiego tygodnia uwierzycie w swoje możliwości. Tutaj jest dużo osób koło was. Chęć naprawdę zmiany w was samych jest ogromna i to się będzie udawało. Moi drodzy, myślę, że ten miesiąc jest dobry pod każdym względem, bo będzie tutaj zgoda. Pomimo tego, że jest ta piątka buław, która mówi o takiej troszeczkę sytuacji niezbyt jasnej, ale to będzie przejściowa sytuacja i też to takie będzie na chwilę tylko. A reszta miesiąca jest bardzo taka duża ochrona z góry. Arcykapłan i gwiazda mówią o tym, że rozwiniecie się, pójdziecie do przodu, zdobędziecie to, co będziecie chcieli. Będziecie mieli bardzo dynamiczny czas. Ta zmiana, która będzie przychodziła, naprawdę, tak jak powiedziałam, zaczynacie piątką denarów, a kończycie dziesiątką denarów. Czyli to będzie zmiana naprawdę kolosalna. Uwierzcie mi w to. Moi drodzy, będziecie mieli pociechę z waszych dzieci, będziecie mieli jakąś radość w tym miesiącu, dobre wiadomości od dzieci już nawet dorosłych, może pomyślnie zdane egzaminy, przyjdą wyniki dla niektórych. Dla niektórych to będzie, że dzieci znajdą pracę, tak? Albo też druga połowa, tak jak powiedziałam, wasza. Także pomyślny miesiąc dla barana, naprawdę nie należy się obawiać, bo tutaj wchodzi taka troszeczkę nuda na początku miesiąca u barana. Jeśli ktoś wam będzie chciał pomóc z rodziny, czy mentalnie, czy finansowo, pozwólcie na to, ale też tu, tak jak mówię, dobre wiadomości, które przychodzą, jesteście chronieni, pamiętajcie o tym, wyjaśnia się wiele spraw. Myślę, że taki pocieszający jest ten czas dla was w lipcu. Wszystko się zmienia na lepsze. Tylko musicie w to uwierzyć, bo naprawdę te karty są zachęcające do działania. Dobrze, moi kochani.
W zdrowiu na pewno tutaj wasze lęki i obawy są niepotrzebne. Dużo nerwowości, a nawet bym powiedziała takich fobii. Plecy, kości, jakiś stary ból może powrócić. Też uważajcie, moi drodzy, na układ oddechowy. Wasza wrażliwość jest ogromna w tym miesiącu. Naprawdę trzeba trochę spasować. No, dla niektórych przeziębienia, sprawy hormonalne też mogą mieć tutaj znaczenie. Moi drodzy, zaraz zobaczymy magiczne przesłanie, ale pamiętajcie o tym, że to, co Wam powiedziałam, jak zaczynacie miesiąc, a jak kończycie, naprawdę zmiana będzie diametralna, uwierzcie mi w to. Samotne osoby poszukujące miłości mogą się zakochać w tym miesiącu, ale też pamiętajcie o tym, że jeśli jesteście w związku, nawet jak będzie jakaś drobna kłótnia, sprzeczka, zakończy się wszystko dobrze. Także jesteście na pewno kochani i rozumieni w tym miesiącu. Magiczne przesłanie dla Was, drogie baranki, wybacz sobie. No to ciekawe. Odrzuć stare poczucie winy i pamiętaj, że jesteś idealnym dzieckiem Boga. Czas wybaczyć sobie, bo może tutaj będziecie się zadręczać, tak jak na początku miesiąca powiedziałam, że będziecie rozdrapywać może stare rany. Moi drodzy, jeszcze tutaj rozwinę to przesłanie. Ostatnio byłeś dla siebie bardzo surowy, używając wobec siebie szorstkich słów głośno lub mentalnie. Choć to zdrowe, aby się wspinać na wysoki poziom, ta karta mówi, że zbliżyłeś się do granicy znęcania się nad sobą. Każdy popełnia błędy i odczuwanie czasem żalu jest normalne. Jednak ważne jest, jak sobie radzisz z tymi błędami. Jeśli skupisz się na swoich pozytywnych cechach, twoje poczucie własnej wartości będzie rosło, a poziom stresu będzie malał. Pamiętaj, że poczucie winy jest przeciwne do miłości. Twoje poczucie winy nie pomaga nikomu ani niczemu, a twoja boska miłość pomaga każdemu wszędzie. Afirmuj. Proszę, aby skutki moich błędów zostały rozwiązane w każdym kierunku czasowym. A ja teraz uwalniam wszelkie poczucie winy. Kocham całego siebie. Tym ważnym akcentem, tą afirmacją kończę horoskop. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam serdecznie.